Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj zapraszam Was na projekt Denko. Wyłożyłam sobie tutaj wszystkie moje puste opakowania i będę Wam chciała pokrótce opowiedzieć, jak one się u mnie sprawdziły i chyba większość będę Wam polecała. Jeśli nagrywam projekt Denko, jeśli jest wśród Was osoba, która wszystkie te projekty Denko oglądała, to wie, że zaczynam zawsze od płynu micelarnego. Jest to odświeżająco łagodzący, aloesowy płyn micelarny z Eveline i ja naprawdę z nim jestem już nie wiem ile miesięcy, długo i nie zamierzam go zmieniać. Naprzemiennie go stosuję z, o tutaj właśnie teraz używam, nawilżająco kojącej wody różane. Mogę Wam powiedzieć, że to są świetne kosmetyki, niczego więcej nie szukam. Tutaj na drugim miejscu w składzie jest aloes, tutaj wyciąg z róży, więc są to bardzo dobre kosmetyki, mają bardzo dobre składy, jeśli chodzi o aloes, ale i o róże. To jest też taki płyn micelarny, który ja stosuję jako pierwszy krok mojego demakijażu. Nasączam mocno płatek kosmetyczny, przyciskam go przede wszystkim do moich oczu, do makijażu i staram się jak najwięcej go usunąć. Później kolejny płatek zbieram cały makijaż twarzy, a później przychodzą inne kroki mojego demakijażu, czyli oleje, szczoteczka Foreo, jakiś żel do mycia twarzy i później następują kolejne kroki, o których zresztą chyba dzisiaj też Wam powiem. I muszę Wam powiedzieć, że ten płyn micelarny jest bardzo delikatny i ten z aloesu, oczywiście z róży, łagodzą podrażnienia, ale mogę też powiedzieć, że ładnie nawilżają moją skórę. Moja skóra nie jest zmęczona po właśnie tych wszystkich krokach demakijażu. Jeśli Wam powiedziałam, że najpierw zmywam tym płynem, czy z róży, tą pierwszą warstwę makijażu, to jeszcze po tych wszystkich krokach, na sam koniec, przed tonikiem, czy też przed jakąś wodą kwiatową, różaną, czy też hydrolatem, to jeszcze raz przecieram właśnie swoją buzię, tak żeby wiedzieć, że ona już jest naprawdę dobrze oczyszczona. Także ten płyn polecam po raz kolejny i myślę, że w każdym projekcie Denko będziecie go widziały i tak się zastanawiam za każdym razem, kiedy nagrywam ten filmik, czy któraś z Was po mojej recenzji, rekomendacji go kupiła. Jeśli tak, to dajcie mi znać, czy też lubicie te płyny, bo przecież to nie może być tak, tak myślę, że wszystkiego kochamy, tak? Ciekawa jestem, czy komuś ten jeden czy drugi kosmetyk przypadł do gustu, czy też było odwrotnie. No i dobrze, nie rozgadujemy się, lecimy tutaj prosto z Turcji. I to jest albo woda różana, albo hydrolat z róży. I ja uwielbiam taki płyn, który kończy mój właśnie demakijaż, a później już jest tonik. Tak? Bo wiadomo, woda różana czy też hydrolat nie stonizuje naszej skóry i to jest takie też ukojenie skóry, jakby jeszcze dodatkowe uspokojenie skóry po całym demakijażu, choć moja skóra tego nie wymaga, tak jak Wam powiedziałam, nic tu się nie dzieje, nie mam żadnych podrażnień, natomiast kiedy przykładam wacik właśnie nasączony wodą różaną czy też hydrolatem z róży, czuję taką ulgę, odświeżenie. No, także tak lubię. I ona dość mocno pachnie. Ale przepięknie pachnie, tak uwielbiam. Wiecie, że lubię wszystko to, co jest z różą. I mam jeszcze jedno opakowanie tylko toniku, co jest dziwne. Tonik witaminowy z Ziai. Odświeżenie, nawilżenie, każdy rodzaj cery dojrzałej. Jest tutaj witamina A, E, F, prowitamina B5. Także podstawowy tonik nadaje się tak do codziennego użytku. Skład jest zły. Nie jest dobry, ale nie szkodzi mojej skórze. I ja teraz, czekajcie, co ja używam? A, no oczywiście Ziaja, tonik płatki róży. Jest to odświeżenie, nawilżenie, cera sucha, wrażliwa.
mogło być tu też napisane, że będzie bardzo dobry do skóry naczynkowej. Ja taką mam, choć popękanych naczynek mam naprawdę niewiele, ale gdzieś się pojawiło tutaj nowe takie pęknięte naczynko, gdzieś tam wokół nosa. Świetnie mi się ten tonik sprawdza. Wszystkie toniki zresztą z Ziai, czy ten Bio Aloes. No, pokazywałam Wam moje ulubione toniki, teraz sobie już nie przypominam nazw wszystkich. Ale na pewno te trzy, czyli płatki róży, witaminowy, Bio Aloes i chyba był jeszcze jakiś jeden. I teraz hit. I musicie sobie to kupić i przetestować. Ja zrobiłam to dzięki Wam. Może już go miałyście. Nie, mówiłyście, żebym odeszła od tego mojego płynu do higieny intymnej, a był to... Napiszę Wam, bo już wypadła mi nazwa oczywiście i namawiałyście mnie, żebym jednak przeszła na taką naturalną pielęgnację właśnie tych stref intymnych. I wtedy zakupiłam sobie z Fitomedu żel ziołowy do higieny intymnej i to jest mydlica lekarska. Miałam go długo, ponieważ ta formuła żelu jest tak gęsta, że niewiele go było trzeba i ta niewielka ilość wystarczała, ale tutaj w składzie było, czekajcie, co tutaj było bardzo ważny składnik, właśnie kora dębu, ja zawsze mam korę dębu taką suszoną, w razie czego musi być w zapasie i babka lancetowata, nic złego się nie działo, nic. Myślałam, że to będzie za delikatny, że sobie nie poradzę, że ten laktacyt, bo używałam go wiele, wiele lat, kupowałam jakby różne wersje nawilżające, jakieś tam antybakteryjne, już odświeżające i muszę Wam powiedzieć, że byłam zadowolona, ale jak zaczęłyście na mnie krzyczeć, że nie wolno i że za dużo tam jest chemii, więc pomyślałam sobie, dobrze, kupię ten i rewelacyjny. Chciałabym do niego wrócić, ale kusi mnie, żeby przetestować jakiś inny produkt naturalny, a skład cudny. Wprawdzie teraz tak kątem oka, którego nie ma, zauważyłam, że tu są perfumy, ale nie było żadnych podrażnień. Delikatny, ziołowy zapach. Serdecznie Wam polecam, spróbujcie. Następnie chciałabym Wam pokazać, mam do wyboru trzy śmierdzące. Tak naprawdę trzy śmierdzące kosmetyki, ale bardzo dobre. I zacznę od może najłagodniejszego. Isana żel pod prysznic, który już chyba wszyscy znają. Każdy go używa do mycia pętli i do mycia gąbek. Ja od tego odeszłam, jednak wolę myć swoje pętle i gąbki za pomocą szarego mydła albo takiego antybakteryjnego. Gąbki się dobrze domywały po tym płynie, po tym żelu, ale jeśli myłam pędzle i źle wypłukałam, pędzle były po prostu tłuste, więc nie myję już swoich gąbek i swoich pędzli właśnie tym płynem, a używam go do mycia swojego ciała, tak jak producent zaleca. Wlewam go sobie do wanny albo po prostu myję się normalnie tak pod prysznicem i co mogę powiedzieć, że on świetnie nawilża moją skórę, naprawdę, tutaj są jakieś olejki, nawet nie wiem jakie, tak się szczerze Wam przyznam, natomiast bardzo dobrze nawilża, ale tak cuchnie, jakieś algi, nie wiem, jakiś taki port rybacki. Normalnie jedzie rybą. Nie będę owijać w bawełnę, tak? Trochę się tu nawet umazałam tym, dobrze. Więc jeśli chodzi o zapach, nie. Natomiast jak sobie go wlewam do wanny, czy też myję swoją skórę, później nacieram się jakimś innym ładnie pachnącym kosmetykiem, czy będzie to na przykład jakiś balsam, nieważne co olejek, to nie jest istotne, rzeczywiście świetnie sprawdza się do takiego codziennego stosowania i mycia ciała. Także jeden śmierdziel za nami, kolejny Isana, ale jakże dobry. Ja od jakiegoś już dłuższego czasu właśnie kupuję zmywacze z Isany i właśnie dziś kupiłam dwa
Kolejne z Isany, ale tutaj muszę się zastanowić jeszcze, co o nich mam powiedzieć. I tutaj tak, to jest zmywacz do paznokci. No jest tu napisane, że ma zapach migdałowy, nawet nie, ja wiem, że nie ma żadnego zapachu migdałowego, nie będę tego wąchać, bardzo śmierdzi, no ale ja chyba się jeszcze nie spotkałam z, może były łagodniejsze zmywacze, nie aż tak nie śmierdziały, bo kiedy rzeczywiście maluję paznokcie, to albo to robię na zewnątrz, albo otwieram okna. Natomiast bardzo dobrze usuwa lakier i ostatnio zmywałam ten lakier z brokatem i tak bardzo się nie namęczyłam. Nie było to łatwe, ale jednak schodził super. I skończył mi się właśnie ten zmywacz, więc dziś dosłownie, dziś byłam w Rossmanie i nie wiem, czy coś się zmieniło. Zobaczcie, tej wersji nie mogłam znaleźć. I tutaj były kolory zielony i różowy, ale tak szczerze Wam powiem, nie wiem, czym się różniły, może że jakimś tam zapachem. I dlatego też wzięłam ten fioletowy i ten różowy. I tutaj jest napisane, że ten jest bez... Nie, tu jest owocowy zapach. Na pewno nie pachnie owocowo, a ten jest bez acetonu. Więc nie wiem, czy to jest coś nowego, czy to jest coś starego, dajcie znać, jeśli już miałyście, ale przetestuję i na pewno Wam coś o tych zmywaczach powiem. I bardzo lubię właśnie w takich małych opakowaniach, dlatego że one idealnie mieszczą mi się do mojej szuflady z lakierami, z pielęgnacją właśnie do dłoni i, no wiecie, tam pilniki i tak dalej. Więc wchodzą mi tak idealnie w taki pojemnik. I bo często jest tak, że nie dokręcę, położę w ten sposób zmywacz, no i niestety rozlewa się po całej szufladzie. Także Isana nie mam zamiaru zmieniać. To nie jest też tak, że nie przesuszy skórek. Ja mam bardzo suche skórki. Ja nie wiem w ogóle, co się dzieje z moimi skórkami. Wprawdzie też jakoś tak specjalnie o nie nie dbam, a dostałam przecież bardzo dobre takie balsamy właśnie do skórek. Muszę po prostu się za to wziąć, natomiast nie szkodzi moim paznokciom. Tak, mogę Wam polecić. I teraz chyba najgorszy śmierdziuch to jest dabur, jest to amla, jest to olej do włosów. On tak śmierdzi, że trudno go jest znieść. Jeśli się stosuje go codziennie, czy tam, no może nie codziennie, ale systematycznie, to ja jestem w stanie się lekko do tego zapachu przyzwyczaić. To nie chcę tego wąchać. To jest tak, jakby się co, takie, jakaś spalenizna, jakieś kadzidła. Tak, nie spalenizna, ale to w sumie blisko jestem, czyli taki kadzidlany, ciężki zapach. Ale to, jak ta amla nawilża moje włosy, bo powiem szybko. Moje włosy są gładkie i błyszczące. Więc dalej będę się katować tym zapachem, ale nie, chyba wiecie co, pokażę Wam. Ten projekt Denko znowu się przedłuży. Na razie nie wrócę do Amli, bo mam dwa olejki z Nakomi. Jeden kupiony przez pomyłkę i on jest do skóry głowy, ale zaczęłam go stosować do włosów i bardzo dobrze się sprawdza. I mamy tutaj pokrzywę, skrzyp polny, kozieradka i imbir, olej. Czarnuszka, arganowy, tamanu, rycynowy. I to, że się pomyliłam, nic nie szkodzi, dlatego że on także cudownie wpływa na wygląd moich włosów. Pięknie są odżywione, ale wtedy jak zobaczyłam, że to jest do skóry głowy, myślę, nie, no nie będę do skóry głowy, ja nie potrzebuję, więc będąc następnym razem w Hebe, zobaczyłam, że jest nowa maska właśnie, która nawilża, regeneruje i odświeża. I właśnie przeczytałam, że ona jest o zapachu poziomki. Rzeczywiście pachnie poziomką. Przepięknie pachnie poziomką. A jaki tu jest w ogóle olej? Moje okulary by się przydały. Już Wam powiem, jakie tutaj... Tu są trzy oleje.
z nasion bawełny, kokosowy i arganowy. Tak. Ten kokosowy to tak mnie trochę zaskoczył, ale nic złego nie zrobił. Użyłam go chyba z dwa, może trzy razy, niewielkie jest użycie, bo nakładam go tak od uszu w dół. Kurczę, nie o tym miałam mówić, ale no, hitem cały czas jest termokuracja, to jest Elbiotica Biowax, olej, malina morożka i pięknie pachnie maliną, od razu Wam zaznaczam, olej z czarnuszki i olej bawełniany i to jest coś, co jest stworzone dla moich włosów, które są, jak się ostatnio dowiedziałam, niskoporowate. Tutaj widzę, już używałam, można to zatkać sobie tym koreczkiem, użyć połowę i mi połowa wystarcza i no, poczekać z drugą połową do następnego razu. Tak. I co teraz? Muszę się zastanowić. Jeszcze dosłownie kilka kosmetyków. Tu jest pusta tubka po farbie. Często się mnie pytacie, ja już nawet w opisie zostawiam dokładnie, czym farbuję włosy. To jest farba Vela Colestone Perfect i numer, mój numer to jest 7 łamane albo 7 łamane przez 0. Nie widzę jakiejś większej różnicy pomiędzy tymi numerami. I cóż, no i tym farbuję włosy razem z wodą 6%. Mieszam 1:1 i sama sobie robię odrosty. One często wydają Wam się ciemne. Tutaj dzisiaj akurat pospinałam te włosy, bo jest dosyć ciepło, ale w świetle takim dziennym są jasne. Takie, wiecie, nie za jasne, nie za ciemne. Dobre są. Zresztą wiecie, widziałyście mnie wielokrotnie z tą farbą na moich włosach i cały czas robię sobie odrosty, chociaż ostatnio coraz częściej, ale myślę, że to jest za sprawą tego kolagenu, nie pokażę Wam go, bo tam poodsuwałam wszystko, piję go codziennie, kończę już tą kurację, to będzie już ponad 2 miesiące i bardzo mocno rosną mi paznokcie, ale także włosy, natomiast muszę je farbować, dlatego że mam już bardzo, bardzo dużo siwych włosów, zwłaszcza tutaj, o, przy twarzy, więc jak tylko gdzieś zobaczę, że mi się tam coś świeci, a one naprawdę się świecą, no to mnie wtedy bardzo, bardzo to denerwuje. A, i dwie maskary, cudowne maskary i teraz tak, pierwsza z nich jest to Debora na pewno, chociaż tu się mi nie, jest napisane dokładnie Debora i to jest Instant Maxi Volume, chyba tak powinnam to przeczytać. Gruba szczota, tradycyjna, ale tak pięknie podkreśla moje rzęsy, że byłam naprawdę w ciężkim szoku. Na bardzo długo mi wystarczyła, to też było takie bardzo, bardzo zaskakujące i mam kilka takich bardzo dobrych kosmetyków z Debory i róż. I coś jeszcze, czy jakiś podkład, nie pamiętam i muszę Wam powiedzieć, że warto spojrzeć właśnie na te kosmetyki. To Wam bardzo polecam. No i oczywiście Palm Curling Up Mascara z Lovely. Ja do niej powróciłam po kilku latach. Tak, i kupiłam ją sobie na promocji w Rossmanie i o, tu na bluzce. I ona jest silikonowa, jest świetna. Teraz stosuję z Vibo, taką zieloną. Chyba nie jest tak dobra jak ta właśnie z Lovely. I tutaj w zasadzie tak sobie pomyślałam, czy Wam pokazywać po raz kolejny wszystkie maski, jakie stosuję. A muszę Wam powiedzieć, że prawie codziennie nakładam sobie maskę na twarz, ale one się po prostu pojawiają. Ale wiecie co, wczoraj użyłam, jeśli macie chwilę, to poczekajcie, to była ta maska. I o tej chyba masce Wam nie mówiłam, użyłam i to jest chyba trzecia, jaką z kolei użyłam, znaczy nie z kolei, tylko taką samą. Była świetna, jest świetna. No cóż, przecudownie nawilżyłam moją skórę. Może Wam zrobię zbliżenie. Gdzieś sobie tu odłożyłam, tak, odłożyłam sobie, a nie, tu też jest pusta. A jest.
Tak, i to będzie ostatnia. To Wam zrobię dokładne zbliżenie. Muszę Wam powiedzieć, że one są trudne do dostania. Ja je dostałam od mojej widzki Ewy i cieszę się bardzo, że mogę je testować, ale gdzieś cały czas myślę o tym, co ja mam Wam powiedzieć, jak Wy macie do nich dotrzeć. Spróbowałam odnaleźć tam jakieś strony, ale jeśli macie ochotę namęczyć się z ich odszukaniem i zakupem, to ja Wam polecam, bo naprawdę warto. Świetna maska i widzę, że tutaj już, nie, to też jest pusta, ale na dzisiaj sobie chcę nałożyć właśnie tę. Tu nic nie zobaczycie, ale to jak ta maska w płacie była w jednej części, już dokładnie taka nasączona, a w drugiej części był jeszcze jeden kosmetyk. Musiałam to mocno, tą drugą część zwinąć, bardzo mocno nacisnąć i to wszystko przedostawało się do tej górnej części, tam gdzie był ten nasączony płat. Początkowo nie wiedziałam, co mam zrobić, ale myślę, że to były sfermentowane składniki. Specjalnie sfermentowane, bo jak wiecie, że składniki poddane fermentacji i później umieszczone w kosmetykach przecudownie działają na skórę. Odbudowują ją, nawilżają, regenerują. I poczułam tutaj taki zapach lekko sfermentowany. Początkowo się zastanawiam, ale nic nałożyłam i ja później cały czas po nie sięgałam. Mimo tego zapachu i takiego, wiecie, takiej niepewności, co to będzie, kiedy zdjęłam tę maskę z mojej twarzy, to czułam się tak samo jak po tej, więc jeszcze raz postaram Wam się podlinkować jakieś strony, na których będziecie mogły je sobie kupić. I jeszcze tutaj widzę, odłożyłam tak całkiem z boku, ach, tak, muszę o tym powiedzieć, ponieważ byłam pod wielkim wrażeniem tychże płatków pod oczy z Elbiotiki, ekstrakt z czarnego bzu, róża damasceńska. Rewelacja, wiecie, mówiłam Wam, ja już nie wiem ile razy, fantastyczne maski, takie płatki pod oczy. Cudownie, cudownie prostują skórę, oczywiście nie na jakiś długi czas, ładnie jakby rozbielają też tą skórę i ona jest taka cudownie nawilżona. I dlatego też po tych płatkach, kiedy zobaczyłam w sklepie dwa rodzaje masek, to jest wygładzająca maska do włosów i jest to odbudowa keratynowa, mam gdzieś jeszcze jedną, ale nie mam jej tu pod ręką i wiedziałam, że to jest właśnie w takim czepku, po tym rysunku. Kiedy otworzyłam właśnie tu, ten czepek był zapakowany w taki pojemnik, taki strunowy, że tu można by było to włożyć jeszcze raz, zamknąć i użyć po raz kolejny, ale muszę Wam powiedzieć, że to się absolutnie u mnie nie sprawdziło. Tak, przerażająca jest też ilość tych, zobaczcie, tych opakowań. Jedna maska, a tyle opakowań. Wprawdzie ten czepek można używać wielokrotnie. On jest całkiem fajnie zbudowany. Ma tutaj taki, no nie wiem jak to nazwać, taką fajną powłokę. I to było wypełnione maską do włosów. Ja się tak umęczyłam, żeby włożyć te moje włosy, może na krótkie byłoby lepiej, ale żeby ta maska dostała się w te długie włosy wszędzie, to ja musiałam się tak nakombinować, ja się przy tym chciałam zrelaksować i później mieć ładne włosy. Muszę Wam powiedzieć, że ani te moje włosy nie były fajne po tej masce, a relaksu żadnego nie było, byłam tak zdenerwowana, bo to mi się zsuwało. Próbowałam tam, wiecie, wgniatać tę maskę w moje włosy. No było to bardzo, bardzo skomplikowane, ciężkie i nie warte nawet tego efektu. Jeszcze mam jedną, spróbuję, ale nie sądzę, żeby coś miało się zmienić, więc tylko myślę, że będę korzystać z tego czepka, tak? Może na jakieś inne maseczki będę sobie go nakładała, także tutaj tego polecić nie mogę, natomiast to hit i mam cały zapas.
kupiłam sobie i codziennie, no powiedzmy nie codziennie, ale co drugi dzień to na pewno nakładam sobie właśnie taką maseczkę w płacie pod oczy i serdecznie Wam polecam. Jeszcze gdzieś tu w pobliżu jest torba wypchana pielęgnacją twarzy, ale taką, wiecie, sera, co tam mam? Sera, dwa kremy i nic więcej, i maski, ale maski w kremie i zrobię Wam takie już ostateczne podsumowanie całej tej mojej pielęgnacji z ostatnich kilku miesięcy, bo wszystko mi się skończyło i teraz będę się zastanawiała, co dalej. Także na Denko z pielęgnacją twarzy zapraszam już wkrótce na moim kanale. Ja już Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć!